Początek Pucharu Świata bez rozmowy z Walterem Hoferem byłby początkiem straconym. Well, welcome again. Thank you. How do you feel before Jak pan się czuje przed nowym sezonem? Yeah, jestem trochę spięty i zdenerwowany, ale też przygotowany bardzo dobrze. But very well prepared. Jakie nowinki w tym sezonie? Well, what kind of new things will we see this season in the World Cup? Myślę, że zrobiliśmy krok w dobrym kierunku, zmieniając zasady kwalifikacji. Będzie to prawdziwa rywalizacja dla tych skoczków, którzy muszą się kwalifikować. I tylko 10 będzie wolnych od tego obowiązku. FIS w tym sezonie stawia na bezpieczeństwo. Efektem tego m.in. nowe siatki tu w Kusamo. Well, you bet on safety this season, so this new wind net in Kusamo is one of the proof for that. Tak, to był jeden z naszych postulatów, gdy analizowaliśmy poprzedni sezon. Jestem zadowolony, że Fińska Federacja i Komitet Organizacyjny przychyliły się do tej prośby. Wszyscy trenerzy też są z tego zadowoleni. Odnotujmy, że w składzie FIS-u pojawił się nowy człowiek, Bernie Schedler, były trener kadry Szwajcarii. Well, you have a new man in your team, rookie FIS member Bernie Schedler. Zrezygnował z funkcji pierwszego trenera Szwajcarów, a my nie marnujemy takich okazji. Z chęcią włączamy zawodowców do naszej ekipy. Bernie jest kolejnym doświadczonym specjalistą obok Milana Tepesza i Sepa Gracera. Jesteśmy lepiej przygotowani do sezonu. I na koniec poproszę o oficjalne otwarcie sezonu. Well, at the end, can you officially open for us new season of World Cup? Z chęcią go otworzę, specjalnie dla polskich kibiców, na których bardzo nam zależy. Życzę im wiele satysfakcji z oglądania zawodów i dobrych wyników polskiej ekipy. Wish good luck to you. Thank you very much. Thank you.